Przyjechaliśmy wczoraj na parking, na którym nie było kompletnie żadnego samochodu. Nie no, był jeden gość przyjechał z psem. Tak, to była cisza i spokój. Dookoła nas jest piękne jeziorko. Jest to jedna z piękniejszych miejscówek, które znaleźliśmy w ostatnich dniach. I wszystko było pięknie, ładnie, aż do dzisiejszego poranka o wschodzie słońca. Wydaje mi się, że nawet przed wschodem słońca zaczęły zjeżdżać się samochody. Jeden, drugi, trzeci. I pomyślałem sobie, że to są wędkarze. No bo wędkarze lubią sobie tak wcześnie wstać i pójść na rybki. Otóż nie. Okazało się, że tutaj zjechała się chyba cała wioska. Nie wiem, ile tych samochodów jest. Cały czas przyjeżdżają, jeszcze jest więcej. I ludzie tam za mną w tym mule, w tym piasku grzebią i szukają muszelek. Zapytałem Gosia, co on tam szuka, i on pokazał mi takie malutkie muszelki, które później mogą sprzedać na targu rybnym i zarobić z tego pieniążki. I jest naprawdę bardzo dużo ludzi, którzy grzebią w tym piasku od rana. Pomijając fakt poszukiwaczy muszli, ciekawa miejscówka, tutaj jest to bagno jezioro, nie wiem dokładnie co to jest, a z tej strony jest jakiś rezerwat przyrody, no i wygląda to magicznie, zresztą zobaczycie sami. Coś ta policja w tym roku w Portugalii się obudziła. Przed chwileczką przyjechały dwa radiowozy GNR, czyli tej policji, która nam ostatnio wygoniła. A teraz przyjechał taki duży samochód z policją Marinara Policja. I policjanci poszli tam, tamto miejsce. A widzę, że nowi ludzie, którzy przyjeżdżają, bo cały czas przyjeżdżały samochody, zawracają i spadają. Więc nie wiem, czy to do końca jest legalne. Tam idą ci policjanci na końcu. Chociaż z tego, co widzę, ludzie miejscy, co kopali, kopią dalej. Nikt kompletnie się nie przejmuje pojawieniem się tutaj policji, więc do końca nie rozumiem. Widocznie patrolują. Sprawdzają, czy wszystko jest dobrze. A, miałem tutaj polatać w ogóle dronem, ale ze względu na te ptaki, no wstrzymałem się, a teraz jak widzę tą policję, to już w ogóle nie będę tego robił, bo no to jest prezerwat przyrody i raczej nie powinno się tutaj płoszyć ptaszków. Jak wiecie z ostatniego odcinka, spleśniały nam krzesła i już nie da się ich odratować. Znaczy moglibyśmy jeszcze bliczem potraktować, żeby tą pleśń zabić, natomiast no, będą one pozbawione koloru, będą po prostu brzydkie. Jedną oparcie już ja obciąłem, bo były tak po prostu zażarte, że ja nie mogłem na to patrzeć, więc po prostu, ale smutkiem pożegnamy się z tymi krzesłami i szarpniemy się i kupimy sobie nowe. Szukaliśmy tutaj w Portugalii, niestety no tu nie ma zbyt dużego wyboru w tych sklepach, a w sklepach karawaningowych ceny są jak z kosmosu, za zwykłe krzesło rozkładane 100 euro, 150 euro, więc postanowiliśmy kupić je przez internet i szukaliśmy przez internet. I wyślemy je na adres kempingu, bo my jesteśmy ugadani, zresztą większość kempingów świadczy taką usługę, że po prostu się podaje adres kempingu, no i paczki przychodzą, czy tam poczta przychodzi na kemping. Mamy też znajomych i przyjaciół w Portugalii, więc gdyby kemping się nie udało z kempingiem, to wtedy do tych znajomych wyślemy. Zakupy zrobione, krzesła zamówione, a w międzyczasie, jak widzicie, totalnie parking opustoszał, wszyscy poławiacze muszelek zniknęli. I zostaliśmy prawie sami na tym kempingu. A w międzyczasie teraz będę gotował obiad, ponieważ no jestem głodny. Idę do spiżarki zobaczyć, czy nam zostały jakieś sosy z Włoch, bo nie mamy zakupów zrobionych, więc będą dzisiaj makaron z sosem. Najprostsze danie karawaningowe chyba. Nasza kuchenka bardzo powoli gotuje, ma bardzo powolny płomień
I żeby nie marnować czasu, postanowiłem, że za chwilę, w międzyczasie, jak się woda nagotuje na makaron, to ja założę akumulator, bo jak wiecie, rozładował nam się ostatnio akumulator i to już nie pierwszy jego raz, więc po prostu zainwestowaliśmy 93 euro i zamówiliśmy nowy. I wczoraj przyszedł na adres kempingu nowy akumulator, odebraliśmy go wczoraj, no i za chwileczkę go zamontuję, żeby mieć już święty spokój i móc grzać w basto do woli. I widzicie, tu jest ten stary, no jest to po prostu identyczny model, to nie jest reklama tej firmy, ona jest jedną z rozpoznawalną marką, także tutaj nic nie reklamujemy, natomiast patrzę się, czy on ma jakieś zamontowanie, czy jakieś coś, po prostu tylko to odkręcę, odkręcę minus, odkręcę plus i włożę po prostu w to miejsce. Tak to wygląda tutaj, trochę rdzy. Jak widzicie, montaż bardzo prosty, szybciutko, parę minut zaszło. Zanim się woda ugotowała, to ja sobie wymieniłem akumulator. Natomiast nie wiem, co mam zrobić ze starym akumulatorem. Nie wiem, czy mam go wysłać na wyspisko, czy wywieźć, czy zostawić koło jakiegoś kontenera na śmieci, bo no nie wiem, bo nie była tu żadnych instrukcji, gdzie mam wyrzucić akumulator. Także jeżeli ktoś z was wie, to podpowiedzcie. Póki co zanoszę go do tyłu. Jak zapewne część z was zdążyła zauważyć, czegoś brakuje w dzisiejszym vlogu. Czegoś, a raczej kogoś. Dzisiaj ja przejąłem kamerkę, ponieważ Kasia siedzi obok. Oczywiście cały dzień siedziała w szoferce. A dzisiaj siedzi tam. I jak widzicie, cały czas pisze. Jak tam, Kasia? Jak ci idzie pisanko? Po albańsku odpowiem. No dobrze, już jestem przy końcówce, ale jestem już zmęczona. Nie wiedziałam, że to jest takie absorbujące. Pisanie, poprawianie. Pracę maturalną można było komuś zlecić. Żartuję. No ale cóż, już niedługo. No, już niedługo. Za dwa dni Kasia wysyła książkę do redakcji. Redakcja będzie ją zmieniać, poprawiać i zrobić tam te magiczne rzeczy, żeby się to wszystko dało czytać. No i mam nadzieję, że już na wiosnę, już za kilka miesięcy będziecie mogli sobie zamówić tą książeczkę. To by było na tyle w dzisiejszym vlogu. My teraz się zawijamy i jedziemy w inną miejscówkę. Jak się uda, to wzbijemy drona. Jak nie, to nie. Także gdybyśmy się nie widzieli, to życzę wam miłego popołudnia, miłego wieczoru i bawcie się dobrze. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.